Dziękuję bardzo za wprowadzenie. Może dodam kilka słów o sobie. Tak jak zostało to wspomniane, ja rozpoczynałam karierę zawodową jako programistka. Szczęśliwa programistka, z naciskiem na słowo szczęśliwa. Ale w pewnym momencie zaczęłam awansować. Byłam project managerem, product ownerem, zastępcą dyrektora, w końcu członkiem zarządu. Aż do pewnego momentu, gdy zatrzymałam się, żeby przemyśleć swoje życie zawodowe i to, co sprawia mi w pracy przyjemność, zadowolenie, radość. I to był taki moment zwrotny w mojej karierze zawodowej. Moment, kiedy odnalazłam swoją pasję, data science i machine learning, i dokonałam swojego rodzaju resetu w swojej pracy zawodowej. Właśnie zaczęłam pracować jako data scientist i specjalista machine learning. No i myślę, że to był strzał w dziesiątkę. Natomiast to doświadczenie, które pozyskałam, ono we mnie jest i w pewien sposób sprawia, że posiadam może bardziej takie globalne spojrzenie na cały proces produkcji oprogramowania i mam świadomość tego, jak ważną rolę w tym procesie odgrywa jakość, która praktycznie wpływa na wszystko. O tym właśnie chciałabym dzisiaj powiedzieć i takie podejście wam przekazać. Mam nadzieję, że mi się uda. Jakiś czas temu przeczytałam na Wirtualnej Polsce artykuł "Algorytm pozwoli wykryć zawał, oblicz nawet kiedy można się go spodziewać". Mniej więcej chodziło o to, że grupa data scientistów opracowała algorytm, który na podstawie danych medycznych pacjentów oraz danych pogodowych i jeszcze dodatkowych czynników przewidywał, czy dany pacjent danego dnia dostanie zawał. Teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że algorytm przewiduje, że dana osoba będzie miała zawał z bardzo wysoką precyzją, natomiast ta osoba zawału nie dostaje. I teraz, czy możemy to traktować jako błąd systemu? Myślę, że na tym przykładzie widać, że rozwiązania oparte o machine learning i sztuczną inteligencję nie poddają się takiej standardowej ocenie, jaka ma miejsce w przypadku zwykłych deterministycznych systemów. Są to rozwiązania zbudowane na bazie statystyki i prawdopodobieństwa i w związku z tym posiadają własną specyfikę, własne miary dotyczące jakości. Natomiast nie jest to jedyny punkt, który związany jest z tą specyfiką. Trzeba też pamiętać, że są to systemy, które ze swojej natury identyfikują wzorce w danych. I czasami są to takie wzorce, których sami jako ludzie nie potrafimy dostrzec. Przykładowo jakiś czas temu został zbudowany model machine learning, który na podstawie obrazów RTG dłoni rozpoznawał płeć pacjenta. Te same zdjęcia przekazano radiologom z dużym doświadczeniem i okazało się, że radiolodzy nie potrafią określić płci na podstawie tych samych zdjęć. Było to niewykonalne dla nich. Natomiast algorytm potrafił to robić, chociaż nie wiem, na jakiej podstawie podejmował taką decyzję. Trzeba też powiedzieć, że dane są jakby immanentną cechą tych rozwiązań. Sposób wnioskowania jest zależny bezpośrednio od tego, jakie dane użyto do treningu modelu. Są to też systemy bardzo złożone. Tutaj jako przykład mogę podać system GPT-3, jeden z najbardziej znanych systemów do generowania mowy naturalnej i nie tylko naturalnej, który liczy sobie 175 miliardów parametrów. Natomiast tutaj nowszym takim systemem, jeszcze większym i może jeszcze nie tak może powszechnie znanym, ale również coraz bardziej zdobywający coraz większą popularność, jest system WDAO, który ma 10 razy więcej parametrów. To jest system, który nie tylko rozpoznaje mowę, ale także operuje na obrazach. Dodatkowo trzeba też pamiętać, że większość tych systemów to są systemy działające na zasadzie czarnych skrzynek. Nawet programiści, którzy tworzą te systemy, ich twórcy, nie wiedzą, na jakiej zasadzie te systemy w środku wewnętrznie podejmują określone decyzje. Oczywiście wiemy, w jaki sposób są zbudowane, ale nie potrafimy do końca prześledzić ścieżki decyzyjnej, w jaki sposób takie systemy podejmują decyzje ze względu na ich złożoność. Tak jak tutaj wspomniałam, właśnie liczba parametrów, która przekracza jakby możliwości ludzkiej analizy. Ta specyfika sprawia, że jakość musi być wpisana w cały proces wytwarzania oprogramowania tego typu, poczynając od postawienia celu biznesowego, poprzez zebranie danych, implementację, ewaluację modelu, testy, po monitorowaniu już wdrożonego modelu, a także wersjonowanie. Nawet samo wersjonowanie też ma swoją specyfikę tutaj w zakresie tych rozwiązań, dlatego że wersjonujemy nie tylko kod źródłowy i biblioteki w konkretnych wersjach, ale także dane treningowe, które, tak jak wspomniałam, są immanentną częścią takiego modelu.
W związku z tym, że są to rozwiązania oparte na statystyce, musimy też używać miar, które odnoszą się do statystyki. Miary te zależą bezpośrednio od rozwiązania, od problemu, z jakim mamy do czynienia. I na przykład w przypadku modelu regresyjnego, czyli takiego, który przewiduje wartości ciągłe, na przykład nie wiem, ceny samochodów, ceny mieszkań, czy też nie wiem, temperaturę, posługujemy się takimi miarami na przykład jak średni błąd absolutny, średni błąd kwadratowy, który ma tą właściwość, że bardziej karze błędy znaczące. Tak? To są błędy średnie, natomiast w momencie, jak podnosimy te błędy do kwadratu, to wiadomo, że jest jakby większa kara nakładana na sytuację, gdy te błędy są, gdy poszczególne błędy są znacznie wyższe niż pozostałe. I taka miara może bardziej uniwersalna, R kwadrat, inaczej współczynnik determinacji, która mówi nam, jaka część zmienności prognozowanej zmiennej wyjaśniana jest przez zmienne objaśniające, czyli przez te zmienne, na podstawie których dokonujemy predykcji. I jest to miara o tyle uniwersalna i, że tak powiem, miła w stosowaniu, że dąży zawsze w sytuacji takiej idealnej, dąży do jedynki. Więc nie jest zależna od, jej ocena nie jest zależna od domeny dziedzinowej. Natomiast częściej być może spotyka się w tej dziedzinie sztucznej inteligencji modele klasyfikacyjne, czyli takie, które określają przykładowo klasę przedmiotu albo odpowiadają na pytanie tak, nie, czy też określają jakąś inną kategorię dla danej dziedziny. I w przypadku takich modeli stosujemy tak zwaną macierz pomyłek, tutaj widzimy na obrazie. Przy czym macierz pomyłek rozumiemy w ten sposób, że tutaj na tej przekątnej mamy wartości, które zostały prawidłowo sklasyfikowane. Tutaj mamy prawdziwe etykiety dla danych, tak? Czyli na przykład true, false, prawda, fałsz. A tutaj mamy te, które zostały przewidziane przez model, false, true, fałsz, prawda. I teraz w przypadku takiej macierzy pomyłek, tak jak wspomniałem, na przekątnej mamy wartości prawidłowe, czyli wartości negatywne, które zostały sklasyfikowane negatywnie i wartości pozytywne, które zostały pozytywnie sklasyfikowane. Natomiast na tej drugiej przekątnej mamy błędy. Tutaj wartości w rzeczywistości negatywne, które zostały sklasyfikowane pozytywnie, a tutaj wartości pozytywne, które zostały sklasyfikowane negatywnie. I jak przemyślicie sobie ten model, to łatwo jakby zauważyć, że waga błędów tego rodzaju, pierwszego rodzaju, od wagi błędów drugiego rodzaju niekoniecznie jest taka sama. Te błędy mogą mieć różną wagę w zależności od problemu biznesowego, który chcemy rozwiązać. I w związku z tym, poza taką może najbardziej popularną miarą, jaką jest trafność, czyli liczba poprawnie sklasyfikowanych przypadków do wszystkich przypadków, operujemy takimi dwoma miarami, które więcej nam mówią precyzją i czułością, gdzie precyzja to jest liczba wszystkich pozytywnych poprawnie sklasyfikowanych przypadków do wszystkich sklasyfikowanych pozytywnie. Czyli precyzja minimalizuje nam liczbę przypadków fałszywie pozytywnych. Czyli minimalizuje nam tą liczbę tutaj na macierzy pomyłek. Natomiast czułość to są wszystkie pozytywnie poprawnie sklasyfikowane przypadki do wszystkich pozytywnych. Czyli minimalizujemy liczbę przypadków tego kwadratu. Możemy sobie wyobrazić, że precyzja to jest taka miara, która przykładowo gdybyśmy mieli sąd, gdzie sędzia jest algorytmem i sędzia określa, czy człowiek jest winny, czy niewinny, no to nie chcielibyśmy, żeby taki sędzia skazał niewinną osobę przykładowo, tak? I w tym momencie stosujemy precyzję, bo zależy nam na tym, żeby przypadki, które zostały klasyfikowane pozytywnie, rzeczywiście były pozytywne. Natomiast w sytuacji, gdy liczy dla nas się wyłapanie jak największej liczby przypadków pozytywnych, także kosztem pewnych przypadków negatywnych, które zostaną sklasyfikowane jako pozytywne, to w tym momencie ważna jest dla nas czułość. Natomiast oczywiście w wielu problemach, zastosowaniach ważne jest pośrodkowanie między precyzją a czułością i w tym momencie stosowana jest właśnie miara F1, czyli średnia harmoniczna pomiędzy tymi dwoma wartościami. Teraz, jak oceniać taki model? Weźmy sobie jako przykład klasyfikację fraudów przy płatnościach kartami płatniczymi. I czy trafność 0,99 to jest dużo? Wydaje się, że tak, bo trafność na takim poziomie określa nam, że zaledwie jeden przypadek na 100 był błędny. Natomiast pomyślmy sobie, że według NBP ten problem dotyczy zaledwie 0,2% transakcji. Czyli gdybyśmy zbudowali model, który za każdym razem zwróci nam wartość odmowną, czyli model, który nie będzie miał żadnej wartości predykcyjnej, to taki model będzie miał trafność na poziomie 0,998.
I myślę, że na tym przykładzie właśnie widać, jak ważne jest stosowanie tych dodatkowych metryk związanych z precyzją i szczułością. Trzeba zawsze tutaj postawić sobie pytanie, jaki jest cel biznesowy takiego rozwiązania. Przykład. Algorytm wykrywający groźną, rzadką chorobę w jej początkowym stadium, który daje możliwość wczesnej terapii wyleczenia pacjenta. I czy teraz błędy false negative i false positive liczą się dla nas tak samo? Wydaje się, że nie, bo możemy przecież uratować człowieka, jeżeli wcześniej wykryjemy taką chorobę. Natomiast pomyślmy teraz o innym zagadnieniu, że taka terapia jest droga i ryzykowna dla pacjenta. I czy nadal precyzja będzie najważniejsza? Może jednak niekoniecznie, a postawimy na czułość. Inny przypadek. Algorytm, który wykrywa, czy klient zjawi się na umówionej wizycie. Jeżeli celem jest overbooking, postawimy na precyzję. Natomiast jeżeli celem naszym jest wyłapanie tych pacjentów, którzy się nie zjawią, żeby do nich zadzwonić z przypomnieniem, to może jednak czułość. I takie pytanie trzeba zawsze sobie zadać. Budując taki model, zawsze trzeba zadać sobie pytanie, na czym nam zależy, co jest naszym celem biznesowym i wyniki, które zwraca model, odnosić właśnie do tego celu. Tak jak wspomniałam, istotna jest jakość danych. Jakość danych jest związana bezpośrednio, jakość modelu jest związana bezpośrednio z jakością danych, przy czym danych musi być dużo i muszą być różnorodne. Jeśli pomyślimy sobie o samochodach autonomicznych i filmach z milionów godzin zjazdu na autostradzie, na prostych drogach, to czy takie dane będą wystarczające do wytrenowania modelu? Niekoniecznie, dlatego że taki samochód musi prawidłowo reagować w sytuacjach, gdy przykładowo dochodzi do jakiejś kolizji, do jakiejś niebezpiecznej sytuacji na drodze, niebezpiecznego wyprzedzania i tak dalej. Więc widać na tym przykładzie, że nie wystarczą na miliony danych, jeżeli te dane są różnorodne, jeżeli w tych danych nie ma jakichś specyficznych, szczególnych przypadków w odpowiedniej ilości. Dane muszą być też rzetelne. Nie mogą zafałszować rzeczywistości, muszą być wolne od uprzedzeń. I tutaj może być przykładem system GPT-3, który był trenowany na danych z internetu. I jak się okazało, generował teksty, zresztą świetnie generuje teksty, natomiast się okazało w pewnym momencie, że generuje teksty o podróżu rasistowskim, ksenofobicznym, czy na przykład fake newsy powiela albo teorie spiskowe. Dlatego, że takie dane weszły do niego na etapie treningu. Przechodząc do jakości samego modelu, tutaj, czyli na etapie implementacji takiego modelu, mamy do czynienia często z dwoma problemami, które w sposób bezpośredni wpływają na jakość. To jest przeuczenie modelu i przecieki danych. Jeśli chodzi o przeuczenie modelu, to tutaj mam taki przykład. Niebieskie punkty to są nasze obserwacje, które używamy do treningu modelu, natomiast pomarańczowa krzywa to jest funkcja, która odzwierciedla nam dane zjawisko. Ona jest dla nas nieznana, natomiast poprzez model machine learning chcemy ją odzwierciedlić. I teraz na pierwszym rysunku widzimy model, który tutaj wygenerował tą niebieską kreskę prostą i widzimy, że to rozwiązanie jest niedouczone. Ono nie oddaje specyfiki problemu, nie oddaje dostatecznej zmienności, która rządzi danym zjawiskiem. W drugim przypadku widzimy, że niebieska kreska, niebieska prosta, pokrywa się mniej więcej z tą pomarańczową i ten model jest bardzo dobrze dopasowany do problemu. Widzimy to też na współczynnikach, że R kwadrat na zbiorze treningowym wynosi 9,73 dziesięciotysięczne, a na zbiorze testowym zaledwie o 1/10 gorzej. Ten model jest bardzo dobrze zbudowany, natomiast na trzecim obrazku mamy przykład modelu przeuczonego. I zauważcie, że ten model świetnie wpisuje się w dane treningowe. Dokładnie chodzi sobie tutaj od kropki do kropki. Natomiast gdybyśmy takim modelem chcieli przewidywać wartości w punktach, których wcześniej model nie widział, czyli na przykład tutaj, no to by się okazało, że błąd jest bardzo duży, bo zwróciłby nam wartość o wiele zawyżoną. Tak samo na przykład gdybyśmy chcieli przewidzieć wartość na przykład w tym punkcie, to zobaczcie, że też wynik byłby całkowicie rozbieżny od rzeczywistości. I to jest właśnie przeuczenie, czyli idealne dopasowanie się modelu do danych treningowych, ale nie odzwierciedlanie problemu na nowych danych, które są danymi testowymi, czy też później już danymi rzeczywistymi przy predykcji produkcyjnej. Takie przeuczenie poznałem przede wszystkim po tym, że wyniki, metryki na zbiorze treningowym są stosunkowo wysokie, podczas gdy metryki na zbiorze testowym, których model wcześniej nie widział, na danych, których model wcześniej nie widział, są bardzo niskie.
Różnica rzędu 10% wskazuje nam, że model jest przeuczony. Tutaj akurat mamy do czynienia z bardzo wysokim przeuczeniem. Trudniejsze wykrycia są przecieki danych. O ile w przypadku przeuczenia możemy zobaczyć różnicę na metrykach pomiędzy zbiorem treningowym a testowym, to w przypadku przecieku danych nie będzie to tak proste. Przy czym przeciek danych to jest taka sytuacja, gdy dane w jakiejkolwiek formie, bezpośrednio lub bezpośrednio, przeciekają ze zbioru testowego do treningowego lub z przyszłości do przeszłości, czyli model trenowany jest na danych i wykorzystuje dane takie, których w normalnej sytuacji produkcyjnej by nie, których w normalnej sytuacji produkcyjnej by nie znał. I przykładowo, jeżeli robimy rozpoznawanie obrazów, to często postępujemy w taki sposób, że bierzemy zbiór obrazów i ten zbiór powielamy, jednak w pewien sposób zniekształcając te obrazy. Czyli przykładowo mamy na obrazie psa, który stoi normalnie, w normalnej pozycji i tego samego psa powielamy kilka razy w taki sposób, że on raz jest przekrzywiony, raz zaszumiony, raz stoi na głowie i tak dalej. I teraz, jeżeli takie powielanie obrazów, które normalnie się wykorzystuje w machine learningu, zrobimy przed podziałem zbioru na zbiór treningowy i na zbiór testowy, to może się okazać, że te same obrazki, tylko lekko zniekształcone, są zarówno w jednym, jak i w drugim zbiorze. I to wystarczy, żeby taki model testowany na zbiorze testowym dawał zbyt dobre wyniki, nie odzwierciedlające w rzeczywistości możliwości tego modelu. I o rzeczywistej jakości tego modelu przekonamy się dopiero po wdrożeniu, gdy ten model zacznie działać na zupełnie nowych danych. Chyba że go przetestujemy na zupełnie nowych danych już po takim procesie. Inny przykład to system, który ma na przykład decydować, czy człowiekowi udzielić kredytu, czy nie. I jako jedną ze zmiennych dostaje liczbę rat spłaconą z opóźnieniem, które dotyczą tego właśnie kredytu, który chcemy udzielić. I wiadomo, że na etapie treningu taka sytuacja jest możliwa, bo te dane już mamy, one są zebrane w sposób historyczny. Natomiast w sytuacji produkcyjnej nie będzie możliwe otrzymanie takich danych, no bo te dane dopiero dotyczą przyszłości w odniesieniu do tego konkretnego kredytu. I też taki model będzie miał przeuczenie. Jak nie zaczniemy go testować na zupełnie nowych danych, to tego nie wyłapiemy, bo dane na zbiorze treningowym, na zbiorze testowym mogą być bardzo dobre, natomiast po wdrożeniu taki model nie będzie w ogóle działał, bo nie będzie miał tych danych, które potrzebuje. Żeby wyłapać przeuczenie, ale także inne możliwe problemy, nie przeuczenie, tylko przeciek danych, ale także inne możliwe problemy, ważne są też te testy już po odbudowaniu modelu, także tak, można powiedzieć, że takie testy integracyjne już w odniesieniu do całego systemu często. I w trakcie takich testów, co jest ważne, przede wszystkim powinniśmy testować model na nieznanych wcześniej danych. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie wyłapać ewentualne problemy właśnie związane z przeciekami. Dobrze jest też testować na danych z wartościami pustymi, o ile interfejs dopuszcza wartości puste. To wynika z tego, że większość modeli domyślnie nie jest odporna na wartości puste i wymagają pewnego działania ze strony programistów, żeby takie wartości obsłużyć. Więc jeżeli interfejs dopuszcza wartości puste, to ważne, żeby z takimi wartościami pustymi też model testować. A także, co może się wydaje mało intuicyjne, testować model z nowymi wartościami kategorycznymi, czyli słownikowymi. Przykładowo, jeżeli mamy model, który jako jedną ze zmiennych przyjmuje zawód, to dobrze by było przetestować, jak ten model działa z jakimś nowym zawodem, czy tam nowym miastem na przykład, który wcześniej na danych treningowych nie wystąpił. Może być tak, że model nie będzie dopuszczał nowych kategorii, a może być tak, że on się po prostu wysypie i będzie skutkowało to błędem w systemie. Co jest też istotne? Zobaczyć, jakie cechy model uznaje za istotne przy predykcji. Tutaj do tego punktu jeszcze przejdę, mówiąc o wyjaśnialności modeli. Natomiast inny punkt to zobaczyć, dla jakich przypadków model działa poprawnie, a dla jakich zwraca niepoprawne wyniki. Takie spojrzenie może nam dać dużo informacji na temat modelu i ewentualnych problemów. Jako przykład podam model, który miał wykrywać raka skóry na podstawie zdjęć skóry i okazało się, że nie działa na danych, które dotyczą osób czarnoskórych. Po prostu w zbiorze treningowym takich osób było zbyt mało, żeby model się nauczył rozpoznawać problemy właśnie dla takich osób. Do rozważenia są też testy AB, o ile mają sens w danym przypadku.
Na przykład dla systemu rekomendacyjnego można zrobić coś takiego, że tworzymy stronę, która część ruchu przekierowuje na nowe rozwiązanie z systemem rekomendacyjnym, a część ruchu na stare rozwiązanie bez takiego systemu albo z innym systemem. I później badamy, w jaki sposób różnią się wyniki, odnosząc się już do celu biznesowego, czyli na przykład, czy wzrosła nam sprzedaż. Czy sprzedaż z systemem rekomendacyjnym jest lepsza niż bez takiego systemu. Tutaj ważnym punktem jest właśnie Explainable Artificial Intelligence, czyli wyjaśnialność modelu. Jest to punkt o tyle istotny, że w kwietniu 2021 roku powstał projekt rozporządzenia Unii Europejskiej dotyczący systemów Artificial Intelligence, który po pierwsze dzieli systemy na różne kategorie niższego i wysokiego ryzyka i dla systemu wysokiego ryzyka wymaga przejrzystości, która będzie umożliwiała interpretację wyników. Trzeba przy tym powiedzieć, że nie wszystkie rozwiązania są interpretowalne w równym stopniu. Zupełnie inaczej wygląda interpretowalność dla takich modeli prostych, na przykład opartych na drzewach losowych, a zupełnie inaczej dla modeli, które są oparte na sieciach neuronowych i deep learningu, gdzie praktycznie takiej interpretowalności globalnej nie mamy. Tutaj warto powiedzieć właśnie na temat różnicy między interpretowalnością globalną a lokalną. Interpretowalność globalna to jest taka interpretowalność, którą możemy odnieść do generalnej reguły, według której system podejmuje decyzję. Natomiast interpretowalność lokalna to jest taka interpretowalność, wyjaśnialność, która nie pozwala nam na określenie pewnych reguł dla całego systemu, natomiast pozwala nam odnieść się do konkretnego przypadku, do konkretnej predykcji. Czyli mamy obraz i możemy powiedzieć, na jakiej podstawie, na podstawie których elementów tego obrazu system podjął taką, a nie inną decyzję. Natomiast nie jesteśmy w stanie określić, według jakich zasad system działa w taki sposób globalny. I właśnie systemy oparte na sieciach neuronowych i na deep learning praktycznie tej interpretowalności globalnej nie mają, natomiast interpretowalność lokalna jest cały czas dostępna dla nas, przynajmniej w jakimś tam zakresie. Trzeba też powiedzieć sobie, że niekoniecznie ten model jest najlepszy, który zwraca najlepsze wyniki. Może się okazać, że lepszym modelem będzie model, który zwraca nieco gorsze wyniki, ale takie, które są wyjaśnialne, interpretowalne. I trzeba mieć to na uwadze przy wyborze takiego modelu. Taka transparentność jest też ważna pod kątem możliwości dyskryminacji pewnych grup osób. Na przykład jeżeli robimy system, który przykładowo decyduje, czy osoba ma dostać awans, albo nie dostać tego awansu, albo kredyt, albo nie dostać kredytu, no to ważne, żeby brane były pod uwagę takie czynniki, które rzeczywiście są akceptowalne z naszego ludzkiego punktu widzenia, jakby etycznego i prawnego. Przykładowo nie powinien być brany jako czynnik kolor skóry, tak? Czy na przykład płeć przy takich decyzjach. To też wiąże się z odpowiedzialnością prawną, bo istnieją różne przepisy, które antydyskryminacyjne i tak dalej, które muszą być zachowane i transparentność daje nam możliwość wytłumaczenia się z danej decyzji. Szczególnie na przykład przy kredytach bank musi umieć uzasadnić swoją decyzję. Nie może po prostu powiedzieć, że nie dam ci kredytu, bo nie, tylko musi powiedzieć czemu. I dlatego taki system musi umożliwić interpretowalność, podanie przyczyn, dla którego taka decyzja została wydana albo nie. Dodatkowo tego typu modele, które są wyjaśnialne, mają ten plus, że budują zaufanie do rozwiązania. Umożliwiają kontrolę. To jest bardzo istotne też w kontekście tego, że zastosowanie sztucznej inteligencji budzi różne emocje, szczególnie w kontekście na przykład obronności, medycyny i tak dalej, w takich obszarach, które dotykają bezpośrednio ludzkiego życia. I dobrze, żebyśmy takie zaufanie mogli budować, a żeby mieć zaufanie do takich rozwiązań, to musimy po prostu wiedzieć, na jakiej zasadzie one działają. Jeszcze jedna kwestia, która według mnie jest nie do przecenienia, jeśli chodzi właśnie o wyjaśnialność modeli, to możliwość identyfikacji słabych stron modelu i jego ulepszenie. I tutaj pokażę przykład. To jest model, który miał za zadanie wykrywać rasę, może nie rasę, miał odróżniać psy od wilków, psy haskie od wilków. I zobaczmy, że ten model całkiem dobrze sobie radził. Na 6 przypadków zrobił zaledwie jeden błąd. Natomiast po przepuszczeniu tego modelu przez narzędzie do wyjaśnialności takiej lokalnej, okazało się, że cechy, na podstawie których model podejmuje decyzję, to są właśnie te plamy, które tutaj nie zostały wyszerzone.
Jak porównacie sobie właśnie te obrazki, to widać, że model nie wykrywał psa i nie odróżniał psa od wilka, tylko odróżniał śnieg. Czyli zbudowaliśmy świetny detektor śniegu, a nie system do wykrywania psów husky czy też wilków. Wynikało to z tego, że wszystkie psy, wszystkie wilki były na tle śniegu pokazane. I model skojarzył, że jeżeli występuje śnieg, no to jest to wilk. Też niedawno słyszałam o takim przypadku, gdy model miał rozpoznawać zwierzęta i jak się okazało, konie rozpoznawał nie po kształcie konia i tak dalej, tylko po tym, że wszystkie obrazki z końmi w lewym dolnym rogu miały napis. I na podstawie tego napisu system nauczył się rozpoznawać konie. Także nie widzielibyśmy o tym, gdyby nie to, że byliśmy w stanie podejrzeć, które elementy obrazu są kluczowe dla decyzji. Tu mam taki przykład Explainer Dashboard. To jest narzędzie, które służy do badania właśnie modeli, interpretowalności modeli, które ma zastosowanie głównie dla tych modeli prostszych. W ogóle nie obsługuję modeli zbudowanych na sieciach neuronowych i deep learningu, natomiast obsługuję modele regresyjne, drzewa losowe, lasy losowe i dziedzibusta, który właśnie pozwala zobaczyć, jak dany model działa, jakie cechy są w danym modelu istotne, bardziej istotne, które mniej istotne, a także zobaczyć, jak zmieniłby się wynik, gdybyśmy zmienili konkretną cechę w danej obserwacji. Co dalej? W momencie, gdy przechodzimy do wdrożenia, nie możemy zapomnieć dalej o jakości takiego modelu, dlatego że żaden model nie będzie działał dobrze przez lata. Każdy model z czasem się dewaluuje, traci na wartości. Przykładowo, jeżeli model ma przewidywać jakieś zachowania ludzkie, to w momencie, jak wystąpiła pandemia, czy te zachowania nadal wyglądają tak samo? Nie, bo nagle się okazuje, że nasze przyzwyczajenia, nasze zachowania się zmieniają. Określa się to takimi dwoma terminami, data drifting i concept drifting, gdzie data drifting odnosi się do zmieniających się danych wejściowych, natomiast concept drifting do tego, co otrzymujemy na wyjściu, czyli zmienia się jakby sposób reakcji środowiska na te same dane wejściowe. To sprawia, że jesteśmy zmuszeni monitorować takie modele, sprawdzać pewne metryki w sposób taki ciągły, czy one nie odbiegają od tych wyjściowych i w momencie, gdy widzimy istotne zaburzenia, reagować i trenować takie modele ponownie. Czasami sam retrening nie wystarczy, czasami po prostu trzeba taki model od nowa zbudować lub w jakiś sposób dostroić. Natomiast czasami, jeżeli te zmiany są stosunkowo niewielkie, to wystarczy samo ponowne przetrenowanie modelu na aktualnych danych. I co monitorujemy? Przykładowo, jeżeli chodzi o dane wejściowe, możemy monitorować liczbę wartości pustych, które się pojawiają w danych wejściowych. Statystyki tych danych wejściowych, czyli wartości minimalne, maksymalne, średnie. Zobaczyć, czy pojawiają się nowe kategorie w danych kategorycznych, słownikowych i czy tych danych z tymi nowymi kategoriami jest odpowiednio dużo, żeby móc model przetrenować na tych nowych kategoriach, żeby system nauczył się także je obsługiwać poprawnie, czyli jakby uwzględniać w swojej predykcji. Dodatkową kwestią właśnie jest monitorowanie też danych wejściowych. Możemy monitorować poprzez spojrzenie na to, na ile model spełnia swój cel biznesowy. Natomiast może to się okazać niewystarczające i ważne na przykład jest patrzenie, na ile się zmienia rozkład tych zmiennych wyjściowych, które predykowane przez model. Jeżeli rozkład zaczyna odbiegać od tego początkowego, to jest to znak, że być może taki model się stracił na swojej wartości i dobrze byłoby go przetrenować od nowa. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam też do kontaktu, gdyby ktoś miał ochotę podzielić się jakimiś refleksjami. No i może rozpoczniemy sesję pytań i odpowiedzi.